Kiedy miałem około 5 albo 6 lat, doświadczyłem czegoś przerażającego, co trudno wyjaśnić. Wróciłem do domu i chciałem pobawić się moimi zabawkami. Gdy otworzyłem drzwi do mojego pokoju, zdziwiłem się. Moje wszystkie zabawki były porozrzucane. Zdenerwowałem się. Miałem nerwice natręctw, dlatego się zezłościłem. Zapytałem mamy, dlaczego bawiła się moimi zabawkami, ale odpowiedziała, że ich nie ruszała. Więc już nie drążyłem tematu. Pewnej nocy mój tata nie mógł spać. Widział dziecko wchodzące do łazienki i myślał, że to byłem ja. Nagle krzyknął: wracaj do łóżka. Moja mama pomyślała, że tata zwariował, ponieważ krzyczy po nocach. Kiedy rodzice zajrzeli do mojego pokoju, ja spałem jak zabity. Po tym oboje poszli spać. Następnego ranka moja mama przeżyła coś strasznego. Schodziła na dół po schodach, gdy ktoś nagle ją popchnął. Najdziwniejsze było to, że wtedy była sama w domu. Ja byłem w szkole, a mój tata w pracy. Podniosła pranie, które opuściła na podłogę i położyła je na moim łóżku. Gdy wychodziła z mojego pokoju, zobaczyła zdjęcie na podłodze. Podniosła je, po czym straciła przytomność. Jak wróciłem do domu, zobaczyłem moją mamę leżącą na podłodze. Przestraszyłem się, ponieważ myślałem, że umarła. Obudziła się po jakimś czasie i powiedziała, że widziała mojego małego kuzyna. Więc zapytałem: i co z tego? Wtedy odpowiedziała: twój kuzyn nie żyje. Jak się okazało, mój kuzyn zginął tuż przed moimi narodzinami. Nic się nie wydarzyło od tamtej pory, ale jestem pewien, że to doświadczenie nie było ostatnim.